Do bitki tak robisz. Sami przyznajcie, naprawdę ma świetny upór. Naprawdę jest bardzo uparty i ja myślę, że ta upartość to pozytywna upartość jest. Ja myślę, że ona go daleko zaprowadzi. Nie, Kubeku, ja wezmę. Zobaczcie, jaki jest żywy. Sam sobie piłkę wyciąga. Nieprawdopodobny. Maluch jest naprawdę bardzo mocno zjawiskowy. Słuchajcie, przyglądam się dziecięcej piłce nożnej, próbuję wyszukać takich zawodników o podobnych cechach charakteru jak Kudełek i powiem wam szczerze, naprawdę, że wielu takich nie spotkałem. Ja nie twierdzę, że Kudo jest jakimś geniuszem, ale my tak naprawdę nawet nie mamy gdzie Kudełka skonfrontować. On ma 4 lata, turniej dla 4-latków nie robią, także on gra już, kochani, z 7 latkami. On gra z 6 latkami, to jak równy z równym. Także to będzie coś pięknego, kochani, kiedy reszta rocznika jakby dojdzie i kiedy on będzie mógł grać ze swoimi rówieśnikami. Kudełek się poszedł napić, także zaraz do was wracam. Już za chwilę idziesz. No to jak za chwilę Kudełek idzie, kochani. Zobaczcie, jak on sobie już świetnie radzi. No i proszę, czekamy na ciebie. Super. Napity, to teraz już będzie na pewno strzał. Blisko. Brawo, znowu bliziutko. Szymonku, no coraz bliżej te twoje strzały. Ja myślę, że to już w kwestiach 2 strzałów i siedzi. I znowu sufit przeszkodził. Jaj, klamka przeszkodziła. Teraz było ślicznie, klamka przeszkodziła, aż drzwi otworzyłeś, tak? Tak. Świetnie, brawo, Miśku. No to już będzie blisko, to już prawie było okno. No powiem szczerze, że już niedużo brakło, aby przeszło. Kościół, moja kochana dobitko, piękne to było, naprawdę. To już było, powiem ci tak, no, klamka nam przeszkodziła, ale to nic, jeszcze dalej próbujemy. Blisko. To było bardzo bliziutko, Szymonku. Co, ty Leczek? Tak. To kończymy już? Nie. Nie kończymy, mówi. Słuchajcie, no świetnie to wygląda, naprawdę świetnie to wygląda. Dawaj, Kudełku, bombardujemy dalej. Wszyscy czekamy na okno. Blisko, brawo było, śliczne. Już podaję piłeczkę. Piękne. Świetne. I jak znowu było blisko klamki. No przyłóż się teraz, bo to już ostatnie próby są, już będziemy jechać po bucia zaraz, wiesz? Poda tatuś piłeczkę. A ile jeszcze prób? No chcemy zobaczyć, jak wchodzi. No jeszcze chwileczkę masz, bo już zaraz jedziemy po bucia. Ognia. Blisko. Spróbuj troszkę bliżej podejść, bo ci sufit przeszkadza. O tu, za blisko. Chodź troszkę tu. Jeszcze troszkę. I teraz próbuj. Blisko, pięknie, świetnie. Blisko, prawie, świetnie, Kudełku. Ale blisko było. A teraz bardzo nie z siebie to było. Bliziuśko, tak teraz jeszcze bliżej nie było, super. Brawo, słuchajcie, coraz lepiej to wygląda, sami zobaczcie obiektywnie, na tym polega trening. Złamało mi się ciało. Złamało mu się ciało, słyszeliście? Jak pięknie, Kudełku, no to są przepiękne próby, to wiesz, jakie piękne bramki wchodzą z tego, co ty robisz? To są piękne bramki, jak ty coś takiego kiedyś na żywo zrobisz, nasze wspaniałe odkrycie turnieju, to jest nieprawdopodobna historia, słuchajcie, to takich statuetek. Muszę ci powiedzieć, Kudełku, że takich statuetek, to ty będziesz w przyszłości dostawał naprawdę mnóstwo. Przypominam, kochani, taką... Czyja to jest? Moje. A za co to dostałeś? Za najlepszego zawodnika. Za najlepszego zawodnika, słuchajcie, zobaczcie. Takie coś Kudełek przywiózł z Zieleniej Góry, z pierwszego twojego takiego, no, dużego turnieju, bo mieliśmy okazję epizody gdzieś tam grać, natomiast no, ten w Zieleniej Górze naprawdę był wielki turniej. Organizatorzy go dostrzegli, kochani, i dali mu taką wspaniałą pamiątkę, kochani, natomiast... Nie chcę tego komentować, kochani, bo jego teksty czasami on nie bardzo rozumie, co mówi, słuchajcie, no ale dobra. Piękne! Słuchajcie, ale tekst zarzucił, kurde. W każdym razie przypominam, kochani, że tego typu nagród będzie, zobaczycie, będzie zdobywał dużo. Tak, Kudełku? To nie mów tego mamie. Dawaj. Podejdź bliżej troszeczkę. Znowu światło zapaliłem. Właśnie widziałem. No, podejdź bliżej, zgaś światełko.
No i uwaga. I? Ale nie, kudełku najlepiej wychodziło, jak cofnęłeś się kawałeczek dalej. O tu. No i tutaj ci będzie najlepiej. Świetnie. Jak było bliziutko teraz, przepięknie, widzisz synku? Brawo, naprawdę był już poprzeczka dolna, wiesz? Tak. Teraz wejdzie. Ajajaj, bliziutko. Blisko. Jak było bliziutko? Ale ta byłaby fajna, tylko na paluszka siadła. No. Nie na paluszka, tylko na dupkę. Bliziutko. Tata, ja stąd kopię. No, z paluszka widziałem, świetnie. Ale bliziutko. A i znowu ciocieczka! Dolna. Świetnie robisz te przerzutki, naprawdę, przewrotki. Blisko! Wiesz, że była znowu poprzeczka? I musiałem wyskoczyć po naszych szabełków, przywiozłem Gutka z nasion, no. O, no, ja nie gadam, ty strzelaj. Dokładnie. I kudełek cały czas z uporem maniaka strzela na nas okno. Także uwaga, kudełek, ładujemy. Świetnie. Ja tylko muszę się położyć. No, powiem ci, masz teraz nauczyciela dodatkowego, także może będzie ci łatwiej. Gutek ci podpowie jakieś rady. Gutek, próbowałem dzisiaj żonglować papierem toaletowym. Ile? Brawo, kudełku, blisko było. Ile? 9 chyba zrobiłem najwięcej, ale zrobiłem 2 czy 3 próby. Ja tylko wczoraj 7. 7 zrobiłeś wczoraj? Już mówiłem naszym widzom, że niech się szykują, rozgrzewają, że konkurs już niedługo. No dawaj, kudełku, dawaj. Czekamy na bramę. Nie, nie tak. W rączki i przewrotka. O tak o. Patrz, będzie. Nie. Prawie. Brawo, świetna technika. No, gol był, ale my czekamy na okno. Ognia. Blisko. On ma Gutek dyspensę, on może strzelić sobie od sufitu albo od ściany. Wiesz, jak raz trafił, że drzwi otworzył, w klamkę trafił. To by weszło, tylko patrz, aj blisko. Ale w zeszłym razem trafił bezpośrednio przewrotką w klamkę. Pytanie dzisiaj, czego nie ma już treningu? Bo on jest już gotowy do treningu, mówi. Dawaj, kudełek. Mówię, że przerwa jest świąteczna, noworoczna, ale mówi, że już jest gotowy do treningu. Patrz, aj jak blisko było, kudeł, świetne. No. Znowu bliziutko, no teraz to już było bardzo bliziutko. Wiecie, mała zmiana, mamy małą zmianę, korektę techniki uderzenia. Kudełek zmienił sobie piłeczkę teraz, kochani, na tą drugą kipstę. Ona ma troszkę mniej powietrza, ale próbuje teraz strzałów nie po koźle, tylko po... Trzymaj kudełku, tylko bezpośrednio z powietrza. Zaraz zobaczymy, czy ta technika nie będzie czasami dla niego troszkę lepsza, bo jest bardzo uparty, kochani, ale to nie jest proste zadanie, tak jak mówię tutaj. Przeszkadza mu sufit bardzo. Uwaga. No, proszę bardzo. Próba jeszcze raz to. No, dawaj kudełeczku, dawaj. My wszyscy czekamy na twojego gola. Kudeł. No, jedziemy. Blisko. Super. Jeszcze 2 próby? Tak. Dawaj. Aż mi kostka się złamała. Kostka mu się złamała. Szok. Prawie. No prawie. Blisko. Blisko. Ładny strzał był. No. Brawo, mamy okno! Piątka! Na to czekaliśmy wszyscy buzi. I co, łatwiej tą techniką? Tak. Czy łatwiej tak na ziemi, jak tato mówił, co?
Słuchajcie, mamy w końcu okienko wypracowane ciężko, kochani, przez Kudełka. Tak jak mówiłem, to bardzo uparty zawodnik. Kudełka, spróbuj tą drugą. Słuchajcie, bardzo uparty zawodnik, muszę wam powiedzieć, kochani, że no, ciężką pracą można poosiągać wszystko. No tamtą piłą się udało, świetnie. Spróbuj tą z powietrza. Pięknie, tą też z powietrza szybko wsadzisz, misiu, wiesz? Bo dodatkowo po koźle od ziemi to jest dodatkowe utrudnienie dla niego. Natomiast kiedy on sadzi, uwaga. Brawo, widzisz teraz jak z powietrza prosto to coraz lepiej idzie, nie Kudełku? Tak? Jeszcze raz dziękuję ci pięknie za fajną zabawę. Teraz już odpocznij troszeczkę. Ja mam jeszcze. Masz jeszcze siłę? No to jeszcze bomba raz. Dawaj, szybciutko. Z powietrza. Brawo! No, z powietrza zdecydowanie jest łatwiej, kochani, jak jednak po koźle, bo to trzeba jeszcze wtedy w dobry timing wskoczyć, a jak się bierze z powietrza, weź w rączki, to zobaczcie, że to wchodzi troszeczkę łatwiej. No, weź jeszcze raz w rączki. No i uwaga. Super. Ja natomiast, kochani, kończąc ten film, chciałbym przypomnieć, że za kilka dni będzie u nas na kanale konkurs Żonglujemy papierem toaletowym. Słuchajcie, ja mam przygotowane 3 rolki do tego konkursu. Każdy będzie miał 3 próby. Będziemy żonglować gutku w wersji light, czyli na przedpokoju po brazylijsku, na bosaczka. Także ja mniej więcej zademonstruję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 kapek, kochani, pierwsze podejście. Kudeł teraz. 3 podejścia. Każdy będzie miał 3 próby. Nagrywamy to telefonem. Dostarczamy do nas, ale szczegóły i tak dalej za moment. Ja już 11 zrobiłem. Lecę. Raz. Och, źle zacząłem. A teraz raz. Wszystko zależy, jak się zacznie. Raz. Dwa. Dawaj drugi papier. A teraz ja. No, teraz Kudeł próbuje papierem toaletowym. Ognia. Zrobię 2. Nie, teraz Gutek. Gutek próbuje? Gutek musi potrenować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W związku z tym, że żonglujemy w domu, to nawet można żonglować, jak ktoś umie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli pracować ze ścianą, tak? Do zobaczenia, dziękujemy wam za fajny odcinek. Trzymajcie się, pa. Kudeł, no. Kudełek i papier toaletowy. 2 razy, super. Spróbuj 3 razy. Raz, dwa. Dasz radę 3? Raz, dwa. Dasz, tylko musisz za tym trzecim też iść. Raz, dwa. Kocham go. Teraz się wkręci w żonglowaniu papierem toaletowym. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pięknie! A trzeci spróbuj na główkę. Nie umiesz trzeci na główkę? Raz. Do zobaczenia. Mówi, że trudno się żongluje papierem toaletowym.